Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o kolejnej wątpliwości, która myślę się często gdzieś może pojawić. Mianowicie o tym, że w zasadzie ludzkość jest jedna. I czy wszelkie religie, wszelkie jakieś dodatkowe kwalifikacje nie są tak naprawdę tworzeniem niepotrzebnych jakichś wymiarów, które tak naprawdę ostatecznie nie pomagają, tworzą bariery, granice niepotrzebne, utrudniające nam tak naprawdę poznanie tego, co jest, a jesteśmy po prostu ludzkością, po prostu jedną rasą, jednym gatunkiem, jakbyśmy na to nie patrzyli. Czy to nie jest tak, że po prostu musimy spoglądać zawsze na ludzkość w perspektywie pewnej jednej całości? I zacznę może od tego, że Biblia mówi o ludzkości jako jednej całości, i to tak dosyć organicznie jednej całości. I właśnie wydaje mi się, że w pewnym sensie potwierdza taką intuicję, że ludzkość jest jedna w bardzo poważnym wymiarze. List do Rzymian, 5 rozdział, mówi, że wszyscy w Adamie zgrzeszyliśmy, wszyscy jakby śmierć przyszła właśnie przez Adama na całą ludzkość. A więc mówi o takim bardzo silnym, organicznym powiązaniu naszych losów, naszej natury, naszego istnienia. Pojęcie grzechu pierworodnego, czyli pewnej wrodzonej skłonności do grzeszenia, czy wrodzonej skłonności do zła, po prostu do niszczenia, do zadawania cierpienia innym, do egoizmu. No, różnie możemy tutaj już w tym momencie te odcienie grzechu wskazywać. Znowu, no, to jest coś, o czym Biblia mówi, tak faktycznie jest. Z drugiej strony Biblia również mówi o łasce powszechnej. Mówi o tym, że no, zadaje Pan Jezus pytanie, gdzież jest ojciec, który da dziecku tam węża zamiast chleba. Więc jakby pokazuje też, że przy całej tej można powiedzieć, jedności ludzkości właśnie w pewnych problemach, w cierpieniu, w grzechu, jest również pewna jedność w takiej naturalnej, wrodzonej, przyrodzonej trosce, tak? Trosce, która się wiąże z byciem rodzicem, z byciem dzieckiem. No i że gdzieś znowu to działa jakby niezależnie od wymiaru wiary, religii. To działa w różnych kulturach, w różnych miejscach na ziemi i generalnie no cały czas mi się wydaje, że w zasadniczej większości tych społeczeństw, z którymi mamy do czynienia. A więc jakby po pierwsze bym powiedział, że Biblia potwierdza pewną jedność rodzaju ludzkiego. Natomiast druga rzecz, o której Biblia mówi, myślę, że mówi trochę jednak w perspektywie wieczności. To znaczy nie mówi jakby o tym, że ta nowość wkraczająca w nasz doczesny, dzisiejszy, obecny stan jest czymś, co się narzuca w taki sposób, można powiedzieć, jaskrawy. No nie, raczej to jest nowość, która wrasta w nas. Podobieństwo do Chrystusa, obecność Ducha Świętego wrasta w nas, ale jednocześnie zwróćcie uwagę, 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian pokazuje, że to ciało musi obumrzeć. To znaczy pokazuje, że ta pewna nowość, o której Pismo Święte mówi, ona jeszcze się w pełni nie zrealizowała. Efezjan pierwszy rozdział mówi o tym, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień naszego odkupienia. I znowu mówi o pewnym dniu, który dopiero ujawni skalę nowości, którą Chrystus wprowadził. Innymi słowy, dopiero się okaże nasze uwielbione ciało, dopiero zmartwychwstaniemy w tej nowej jakości. Na dzień dzisiejszy ta nowość ducha ciągle tkwi w tym spaczonym ciele odziedziczonym, ciele, które jest nie tylko ciałem fizycznym, niedoskonałym, naznaczonym znikomością, ale też w jakimś sensie jest powiązany z wolą, z jakąś, można powiedzieć, no nie wiem, no z czymś wrodzonym, co musi w nas obumrzeć, tak najogólniej rzecz biorąc. I co na szczęście może obumrzeć, o czym apostoł Paweł mówi, że obumrze. I kiedy stanie to nowe ciało, którego Jezus Chrystus jest pierwociną, wszystko stanie się nowe. Także wydaje mi się, że ta perspektywa chrześcijańska jest realistyczna, że wprowadza nadzieję, wprowadza też jakby ta nowość jest na tyle namacalna, że możemy jej doświadczyć, jeśli ktoś się faktycznie nawrócił, powierzył swoje życie Chrystusowi, to doświadcza tej nowości. A
a jednocześnie myślę, że ona się nie kłóci właśnie z pewną ciągle, można powiedzieć, organicznie doświadczaną jednością, jednością ludzi jako takich. Panie, dziękuję Ci bardzo za to, że to, co nowe, to, co Twoje, zwycięża. Ale też, Panie, dziękuję Ci za to, że mogę realistycznie na siebie spoglądać i widzieć, Panie, że po prostu muszę doczekać aż do zmartwychwstania i innego sposobu nie ma. Ale dziękuję Ci, Panie, za to, że ta nadzieja zmartwychwstania jest prawdziwa i jest moją nadzieją w Tobie. Z Bogiem i do zobaczenia.